wszystko leci. Jazda, kontynuujemy. Uncharted. Z dobrą muzyką i wszystkim innym. Dobra, wracając. Tak się celowało, strzelało się pewnie tym, tak się skakało, dobra. Opa! Aha, udało mi się, bo smaszuję przycisk. Jak się chował za osłonami? Nie wiem. Nie pamiętam. O, granat. Fila, jak się za osłoną chował? Dobra, tak się strzelało. Jak się biło. A, tak się chowało. Dobra. Pokaż swoją twarz. Pokaż ile w sobie masz. Tak naprawdę jesteś debilem. Mówcie mi, papcio psychol. Nawet jeśli... Dobrze, babciu psycholu LOL. Chodź, pięć. Dobra. Tango is down. Ghost is down. Aha! No dobra. Tu mam zestrzelić czy co? No to mówisz, że mam to zestrzelić? To strzelam do tego. Oszukaj nic. Oszukują mnie. No oszukali mnie. Miałem tam skoczyć. Trzasku. Oho, dobra. I wszystko jasne, co tu będzie. Strzelam za... Są tu. Strzelamy wszyscy razem. M4. Demet. Mędy. A kisz. No już ile tych kulek można przyjąć? Co oni, nieśmiertelni? Magnum. Hendożona jakietnica przenośna. Jak był granat? A, tak był granat. Doleci? Gdzie tam?
Oj, to musisz już do szkoły nie iść razem. Ha. Do szkoły, jeśli chodzi na taktykę, 51%. Widzę, że geniusz w was. On tam żył. Poziom baterii jest zbyt niski. Jak iloraz inteligencji naszych widzów. Dobra, wybuchnij go. No chodź, pokaż swoją twarz. Dziękuję. Dobra, dajcie mi tą ładowareczkę. O nie, chyba klatki spadują. Panie dostawco internetu, nie rób mi tego. Please, no. Just don't do it. Proszę, ja prosim. Don't do it. Make my dream, it's true. Don't do it, just kill yourself. Ładuję już. Nie wiem, dobrze wsadziłem? Ha. Wróć do gry. Ha, ha, widzicie? Polecenia głosowe. A wy takich nie macie. Dobre osiągnięcie nie jest złe. Więcej amunicji. O, nade. Więcej nade'ów. Więcej amunicji, więcej wszystkiego. Pistolet. Amunicja. What would you cut here? Shotgun. I pistolet, więcej niż pistoletów. Ciekaw, Wozgan, jak masz większe rozmiar scenika od siostry do sich. Ohoho. Będzie ban. No i musiało się zamknąć, oczywiście. Opa. O! Wow. Ha! Kurde, ma nogi, chłop. Szybko, ładujcie to na łódź. Hej! Dalej, ruchy, ruchy! Skąd się tu wzięłaś? Musisz coś zobaczyć. No teraz to nie najlepszy moment. Nate, stój! Co ty wyprawiasz? Naprawdę musisz to zobaczyć, tylko... Co? Pamiętajcie o rzeczach z doku. A kuku. On żyje, Nate. On żyje, wiedziałem. No wiesz, no nie wiem. Ufasz temu facetowi? Na więźnia to on nie wygląda, wiesz, Nate? No, no widzę. Musimy się stąd zabierać. Tak, to dość dziwne. Nie. Wcale ich nie było słychać. Ale nie to, że jest zdrajcą. Gdzie popłynęli? Na północ. Aha, w stronę gór. Okej, okay, tam pewnie jest klasztor. Chodźmy. A jeśli się okaże, że on z nimi pracuje? Uratujemy go, albo spuścimy mu łomot. Możliwe, że i tak spuszczę mu łomot. To brzmi jak plan. Hej! Proszę. Wow. I już po tobie! Ha!
jak dziabongi. Gdzież on jest? Co on, jakiewnicę ma? No jakie... nie, on ma genetnik. Jak nie rybka, to pipka. Świetnie, to mi się podoba. Most, no to tak. Wszyscy wiemy, co się teraz stanie. Wszyscy doskonale wiemy. Jak dochodzi do czegoś takiego? Przypalone ślady. Aha. Ktoś wsadził tu tyle prochu, że wybuch rozwalił wszystko. O! Idź ostrożnie. Niektóre z desek nie są... Olbrzyja! Elena! Nie utrzymam cię! Daj drugą rękę! Musisz ją puścić! Daj kij. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Nie do końca miało tak wyjść. O, tak tym bardziej nie miało wyjść. Sterowanie jest przeciwko graczom. Tak nie działa. O! 11 pocisków. No dobra, dobre i to. Działa, działa. Rzeka doprowadzi nas do klasztoru. A to nie znaczy, że musicie do tej wody wchodzić od razu. Tylko, że no, macie w tym jakiś cel. W tą stronę? He, chyba nie. Skuterykiem sobie w góry rzeki płynę. Ja nie dam rady. O. Ja te bojeczki pływają. Pływające beczki największym przeciwnikiem. Wróg numer beczka. No, jak miota. Ah!
A. Jak miota. Za bardzo miota. Miota tym jak demonem. Miotem piekielnym. Fak, 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 fak. Beczki wybuchające, Płyn. No bez autocelowania się ciężko strzela. No i gdzie granatnik? Z granatnikiem to było dobrze. W ogóle skąd tyle tu beczek? Dobrze strzela. Dobry strzelec, polecam. Polecam tego wiersza. No i wszystko jasne, już wiemy kto wyrzuca te beczki. Koniec tego dobrego. Jakie beczki? Tu chłopie nie ma żadnych beczek. Coś ty, oszalał czy śpijany? Jak pijanyś to nie to dobrze o tobie świadczy, ale to już... O nie, znowu jest tu mija. Fak? Fak, 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 fak. Niech sobie płynie ta beczka, ale za lodem. No wbijam się przed powiedzieć, że robota się przedłuża. O, to niedobrze, to niedobrze. Ale tak to właśnie już z robotą jest. Jest złośliwa. Albo sobie krótkie to zjadł. No nie. Skąd? Nie widzę nic, beczki wybuchają, Jezu, wszystko wybucha. Jakiś typ strzela, dobra. Dołączę gdzieś koło 20 pewnie, o ile strumyczek będzie wtedy, a raczej będzie. Aha. Dobra, lecimy dalej. No nie, jeszcze snajpiery. To ciężko tym steruje i strzela. No i jeszcze granatniki. Za durny poziom. Taka dziwna woda. Miał mi dzisiaj kurde zdechali lepszyć płaszcz.
cały dzień on napisał tym, że do odbioru na poczcie, bo nikogo nie zastał. A to mi się jeszcze nigdy tak nie trafiło, żeby mi zostawili awizo. Jestem w domu, to mi dają tą paczkę. A jak nie jestem w domu, to też mi zostawiają paczkę. Fuck. Nice. O nie, jednak nie nice. No, ja nie chcę Uzi. Ale pistolecik zwykły, pistolecik najlepsze są. Na zatwardzenia i tym podobne sprawy. I bardzo dobrze, demon, bardzo dobrze. Hej, zwolnij! Jeden z bandziorów Ediego może być przed nami. No chodź, te głąby są już dawno daleko. O, mój Boże! To obrzydliwe! Zabiliście tysiące ludzi i co, obrzydliwe? Szkoda, że nie mam kamery. Więc... Hiszpanie zastawili pułapki, żeby chronić złoto? No to nie robota Hiszpanów. Przyjrzyj się dobrze tym kolcom. No, chyba sobie żartujesz. Z naszego samolotu? Ej, chwila, to nie ma żadnego sensu. Jak to? Porozstawiali pułapki, gdy sami kręcili się po wyspie? Nie oni. Coś tu było po aktywacji pułapki. Coś? Albo ktoś? Myślisz, że... Słyszysz to? Czyli co? Nic. Absolutnie nic. Obserwuje nas. Obserwuje. Przywiezie. No i dobrze, przywiezie. Przesłyszałem się. No to chodźmy, zanim spotkamy to coś, co podgryzało tego tutaj gościa. To idziemy. Głowę nisko! Mają celowniki laserowe! Jest w pułapce! Dobra, idziemy. Jakie to ma kopa. Łoczase, ej. No. Fajnie. Roman i Navarro nie mogą być daleko, jeżeli przy bramie są strażnicy. Mam kamerę, przypuszczam. Jakby tego nie przywieźli, to mam... No to demon, ładnie, ładnie. Będzie wojna. Z pomiotami piekielnymi się nie zadziela, jak widzicie. Zabezpieczcie bibliotekę. Nie mogą tylko z epidemiami nie wypymle mów. Tak jest. Stary pracuje we wschodniej części kompleksu. A ja o dziwo z Pocztą Polską. Nawet nie wiem po co go zabrali. Kurierem Poczty Polskiej. Sukinsynowi nie można ufać. O! Jest tam! Come on.
Czyż oni mają dezerty wszędzie? Ja będę z tymi dezertami. Dezerty podnosił, z nimi latał. Bo mogę. Nate, jakoś nie podoba mi się to miejsce. Wiem, mi też. Znajdźmy Sullivana i zabierajmy się stąd. Teraz! No oczywiście, pułapka. Lubię te pistolety, fajne. No, umarł. Da, tam był jeszcze jeden fajny pistolet. Tak, to jest ten. Całkiem znośny. Znaczy, ty jesteś ze mną czy przeciw... A, dobra, ty jesteś ze mną, ja, no już chciałem ciebie dziabnąć. Tam ktoś jest. Pokaż swoją głowę. Działa, działa. Ale oni mają tych digli. Digli, digli, digli. Paw. Okej, do okej. Dobra, spokojnie jak na wojnie. I co bramy? No ładnie. No, a weź tam nie zwisaj. O. Ujrzę tędy. Chyba. Ja nie jestem już czego taki pewien. Opa. Ta może na dół mam iść? Sprawdźmy. Halo? W sumie to nic mi nie daje. Poza tym, że... No i wszystko jasne. No cześć. Ja to otworzę, a ty trzymaj bramę. Serio mam trzymać bramę? Już ona mnie zmiażdży. Gotowy? Okej, okay, puszczaj. Łagodnie! Mówiłem łagodnie! Aha. To był całkiem dobry plan. Ty wypalił. No chyba sobie żartujesz. O nie! Zobacz, ktoś z was coś z Emaga. Może niekoniecznie z Emaga, co...
to z ich wydawnictwa. Co strzał w głowę. No i nice. Mali? No chowaj się za tą osłoną, dziabongu głupi. Najlepszy community, no proszę ci bardzo. Widzisz, remont? Najlepsze, najlepszy community. Dlatego, że puste. Coś tu jeszcze na pierwnicze. A, no i wszystko jasne. I wszystko jasne. 10 klatek. No, nie dziwię się. Ten budynek tutaj to pewnie biblioteka. Głównymi drzwiami to nie wejdziemy. Poszukajmy innej drogi i rozejrzyjmy się. Bo ładnie mi kradnie klatki z tego co widzę. Może nie tak jak kiedyś, ale no ładnie. Pracowałam w takim jednym barze na Filipinach. Mówię wam, od jej uśmiechu aż nogi miękły. Ale przysięgam wam, chciała mordować i całować, jak ją podrywałeś. Urocze maleństwo. Nie miała więcej niż 1,50 m. Nazywali ją Wirówka, bo... Zamknij się, staruchu. Opowiadałeś to kilkanaście razy. A tak, racja. Jasne, że tak. Weź tą myszkę, a nie padnie. O, jak ja bym chciał. Jak ja bym to tak chciał. Większość tych książek przegniła. I są po hiszpańsku. Pośpiesz się. Szef na ciebie czeka. Hej! Na górze! O, cholera. Skąd oni się biorą? To jest dobre pytanie. Jedno z najlepszych, najmądrzejszych i... chyba najsensowniejszych pytań, jakie zostały zadane dotychczas. O. Lepiej, żeby było warto. Nie spuszczać go z oczu! Skąd oni się biorą? No tu też. I wszyscy inni też nie żyją. Kupię granatniki. Wszyscy. O, rady, nareszcie jesteś. No,
Nieźle wyglądasz jak na trupa. Jednak wziąłeś ją ze sobą. Ją? Hej, gdyby nie ona, to teraz byśmy cię nie ratowali, tak? No, o ile to ratunek. Co to ma niby znaczyć? Człowiek, a to strategia, to nie... Sali, że to trochę podejrzane. No. Sprzedajesz im informacje. I nagle okazuje się, że żyjesz? Zaczekajcie na chwileczkę. Roma miał na mnie kontrakt. Musiałem zyskać trochę czasu. Tak, to był głupi błąd. No, nie myślałem, że nas śledzą. Sali, jechalibyśmy teraz do domu ze skarbem, gdybyś choć jeden, jedyny raz trzymał gębę na kłódkę. A ty mogłeś sprawdzić puls, zanim zwiałeś i uznałeś mnie za zmarłego. Dobra. Co było, minęło. Okej, to może wyjaśnisz, jakim cudem wciąż żyjesz, he? Nigdy w to nie uwierzycie. O. A? Nie, no nie. Stary Francis za ciebie oberwał? Tak. No myślałem, że tak jest tylko w filmach. Tak, ale powiem wam, że i tak bolało jak cholera. Nieważne. Jak zorientowałem się, że żyje, przekonałem Romana, że bez mnie nie znajdą skarbu. Więc od tego czasu ich zwodziłem, czekając na ciebie. A gdzie są teraz? Gonią fałszywy trop, który sprzedałem, żeby się ich pozbyć po drugiej stronie klasztoru. Spójrz. Drake miał tu wszystko opisane. To jest symbol, którym Hiszpanie dawno temu oznaczali skarbce. A skarb ukryto właśnie tutaj, w klasztorze. Znajdziemy symbol, to znajdziemy skarbiec. Wszystko, czego nam trzeba, jest tutaj. Wskazówki do odnalezienia skarbu. Uda się, młody. No dobra, testosteron chyba nie uderzy wam do głów i nie zostawicie dziewczyny, co? Nawet o tym nie myśl, Sali. Ma mocny prawy sierpowy. Zapamiętam to. To pomieszczenie skrywa jakiś sekret. Czuję to. Tak myślisz? Dobra, zobaczmy, co możemy wysadzić. Coś z tymi posągami. No dobra. Musimy zobaczyć, co w jakim kierunku idzie, tak? Na północ ma być aniołek. Tylko pytanie, gdzie jest północ? A, tu jest... A, jest i kompas. Jest kompas, no dobra. Okej. Dobra. Krówka. To jest krówka. Tak, to jest krówka? Krówka na południe. Dobra. Pan lew? Pan lew idzie na... Nie, to jest nie tak. Na zachód. A, dziwne oznaczenie. A ty na wschód, tak? Czyli kręcimy tobą. Haha! Kurde. Jestem najlepszym zagadko rozwiązywaczem na świecie. Nawet Lara Croft taka nie była. Ta wczesna. Ktoś tu się błyszczy. Kolejna biblioteka? Co teraz? Biblioteka pod biblioteką. Spalmy to wszystko. Wiesz, wygląda znajomo. To chyba coś dało. Coś tam buczy. O! Obiecujące.
Daj latarkę. Masz. Dobra. Wy poczekajcie, a ja pójdę się rozejrzeć. Ej, chwila, moment. Nie ma mowy, nie pójdziesz sam. Ona ma rację. Ludzie Romana są wszędzie. A jedna osoba robi mniej hałasu niż trzy. No nic mi nie będzie. Będziecie bezpieczni. Nie mają pojęcia o tym pokoju. Okej. Okay. Weź lepiej to. Ustaw kanał 13. Nie używają go. I bądź w kontakcie. No jasne, będę. Tylko zamknij to za mną. Tak. Nate? Uważaj. No przecież. Zawsze uważam. Tego nie przewidziałem. Okej, Kraina Umarłych. 14 rozdział, no dobra. Z tego co pamiętam, rozdziałów jest chyba 21. Nie wiem, jakby mógł jakiś taki, nie wiem, dobry moderator, jak na przykład, albo widz, powiedzieć, ile tam jest tych rozdziałków, to bym był naprawdę wdzięczny. Ale jestem prawie przekonany, że 21 było. No i dobra. Tak swoją drogą ostatnio wpadłem na strasznie dziwny pomysł. Otóż mój pomysł jest taki, żeby... Haha, uwaga. Zrobić sobie prawko. 22, dobra. Spoko. Chyba sobie żartujecie! No jak opuszczę i są opuszczone, halo? Czy ruiny miałyby być opuszczone? Czy ruiny miały być do diaska opuszczone? Dobra, nie będzie digielek. Albo tu, tu jest dużo. No i tak sobie pomyślałem, żeby sobie w końcu zrobić prawko. Ostatnio tak pozmieniali rozkłady busów. Miały swój klucz. No i pomyślałem, że tak, no pozniszczyli mi te prawka, całe no rozkłady. Że doszedłem do wniosku, że no, trzeba w końcu zrobić sobie to prawko i kupić jakiś samochód. No i teraz zastanawiam się, jaki by sobie samochód kupić. Oczywiście jakaś używka będzie, to na pewno. Będę na jakąś używkę, tylko nie wiem jeszcze co. Za coś za, nie wiem, 4000. Na pewno coś znajdę dobrego używanego, ale... Ale jeszcze nie wiem co. Bo to najsmieszniejszą. Ja się w ogóle na samochodach nie znam. I nie wiem co by tu wybrać, co kupić. Najważniejsze, żeby jeździło, ale no jakby było coś fajnego. Nie wiem, za te 4000 to by było super. Tylko pytanie co? Najpierw zajpierw potem będzie w samochodzie. No ale prawko ja na pewno znam, więc no... Więc już sobie wolę od razu coś pomyśleć. Od dzwonu? Dwa dzwony rozbrzmiewające jednocześnie. Ha. Ten też tak mówił, no ale to jest torrent. Torrent to jest torrent, ja to jestem ja.
Mamy wszystkie wskazówki. Uda nam się, młody. Jak on do diabła chce wytargać stąd ten posąg? Jest tam! Jest tam! Opuszczony grobowiec. Pobykł. O rany, ci goście są wszędzie. No. Dobrze, że zauważyłeś. Ten też tak mówi, ten jest mały skillful. Każdy tak mówi. Na przykład zdałem teorię za pierwszym razem i teraz czekam hajs na ideał praktyczny. No, także no easy. Tylko mówię, że no taki egzamin to jest easy. Nie ma, że jest inaczej. Prawie jak Batman. To całkowicie niedopuszczalne. Czego ty ode mnie oczekujesz, Roman? Moi ludzie są masakrowani! Ciężko mi uwierzyć, że jeden człowiek może być do tego zdolny. Cholera jasna! To nie tylko Drake! Mówię ci, wyspa jest przeklęta! Dosyć. Zabieraj tę żałosną bandę i wynoś się. Chwila, nie możesz się mnie tak po prostu pozbyć! Wisisz mi złoto! Twoja działka, Eddie, zależała od tego, czy wykonasz to, co ci zleciłem. Zapewniłeś, że Drake jest uwięziony, a wyspa zabezpieczona. O, to bzdura, Roman, i dobrze o tym wiesz! Do widzenia, panie Radzio. Tej kamo! Mattia Giallo! Co tego Digla ma? Sijaran! Przypomnij mi, czemu zatrudniłeś tego zabobonnego idiotę? Chciałeś kogoś taniego. Cóż, dostajesz to, za co płacisz. No. A jak z tobą, Navarro? Jesteś wart swojej ceny? Skarbiec jest tu. Na pewno. Zaufanie Sullivanowi... To był błąd. Wie, że zabijemy go za kłamstwo. Nie bądź głupi. Wie, że zginie, jak znajdziemy skarb. Nie ma żadnego powodu, żeby nam pomagać. Wiesz co, Navarro, czasem myślę, że mózg zostawiłeś w norze, w której cię znalazłem. Potrzebuję tylko trochę więcej czasu. Poszukiwanie tego skarbu jakoś powoli przestaje. Musiał być maksymalny level w kodzie. Eldorado jest. No, to by wszystko tłumaczyło. Sobie wyobrażasz. Lepiej, żeby było. Dobra, lecimy. Chcę złoto. Więcej pieniędzy. A ty nadal M9. Oj tam. Na stopę ten wyskoczył mi teraz tu. No gwarantuję, to jest gwarant. No wolałem więcej... No. 15. Idziemy jak burza. W zasadzie ja to mógłbym dzisiaj skończyć już. No ale tak dobrze nie ma. Ha.
Aha. Czyżby? Nie! Ej, no serio, co? Lul. Aha, dobra. Okej, okej. I co, w lewo? Opa. O, kurde, widzicie jak ja to... O, fuck. Już chciałem mówić, jak ja to robię swinnie, sprawnie, szybko. Okazało się, że nie. Już się mówiłem, że chcę robić speedrun z tego. Bo tak ładnie mi idzie. A jednak nie. To jest klątwa. To jest, proszę ja was, klątwa. Klątwa kasztana. A, propos klątw. Spali i rozwalił sobie ten głupi. Nie no, jeszcze sobie nie rozwalił. Jeszcze. W ogóle zapraszam was na kanał Cliffy Śmierci, gdzie są fajne, super kanały. Znaczy no, obrazki, nie obrazki, wszystko fajne jest tam. Polecam. Naprawdę. Ostatni odcinek był naprawdę dobry. A ostatnio coraz bardziej, nie wiem, zajmujemy się historiami jakimiś... jak to powiedzieć? Historiami... obecnymi? Nie. Miejscowymi, o. Historiami miejscowymi. Jakieś legendy. Na pewno słyszeliście. W tym przypadku, jeśli chodzi o Kraków, był smok wawelski. Później jakieś... o wsi, o której nikt nie słyszał. Była legenda. O, fuck. Nie dajcie im zejść, ja jestem sam jeden. Halo, kolego. Ty też jesteś tutaj. Opa. Hej, słyszysz mnie? Tak, Sali, kręcę się tu w kółko. Czytaliśmy z dziewczyną tu trochę książek. Siema, Wario, halo, witam cię, Boko. Halo, halo, jak szybciutko. I już leci Uncharted, bo już wiele było, było. Odezwij się jak coś znajdziesz. Was półtorej godzinki mniej więcej, czy dwie godzinki nawet graliśmy, nie liczyłem. Albo sporo. Uncharted już gramy chyba z godzinę. Także jeszcze z pół godzinki i będzie finish. Na następnym streamyczku skończymy Uncharted, jeśli o to chodzi. Na innym streamie, no będzie na innym streamie pewno. VR. Nie, dzisiaj już VR nie będzie. Będę testował, no, znaczy no, prawdę mówiąc, ja tego nie powiedziałem, że będę PSVR na PC testował w przyszłości, to sobie Dezen sam powiedział i powiedział, że tak będzie. No ale dobra, skoro już powiedział, że tak będzie, to tak będzie. Kiedyś. No ale kwestia VR to już inna sprawa, na kiedyś indziej. Na razie muszę się skupić jak na najszybszym przejściu jak najwięcej ilości... większej ilości gier z MGSL-u, w tym przypadku jest to właśnie Uncharted i Heavy Rain. Te dwa tytuły chcę jak najszybciej skończyć. Dwa tytuły chcę będzie najszybciej skończyć, później się zajmę... później się zajmę Doomem. I będziemy kończyć gierki z PSA Tyki, a nie zostało ich trochę, niestety. Ale my wszyscy wiemy, że to będzie. Że tak będzie, no.
Ekran kinowy, będzie film. Dostał Batman Arkham City, no tak. To musi być to. Zostało dużo więcej innych gier. Z PS-a trójki. Aha! No ale no tak, jedną z nich jest Batman. Jeśli mam być szczery... O. Jeśli mam być szczery, to prawdopodobnie zostawię sobie Batman Arkham City na sam koniec gier z PS-a trójki. Ha. Ha. Ale tak powinno względnie największe zważenie zrobi Arkham Knight. Naprawdę tak myślisz? Bo nowa generacja... No tak. Nowa generacja jak... Oh, fuck. Jest o wiele lepsza według mnie. Poprzednia generacja była... Taka no mało udana, że tak powiem. Oho, Alki wylosowały 666. Jak szatan, jak szatan. Mam wrażenie, że muszę tu skoczyć. Haha, jak w Asasynie. Teraz muszę drugi klucz tak obezwładnić? Zwalić? No i to się stanie. Uuu, serduszko spadło jakby. No dobra, i co mi to dało? Aha, już wiem co mi to dało. No patrzcie państwo, jak ładnie to wykombinowane. Chyba. Chyba, że że to wymyśliłem, wykombinowałem. Popatrzmy. Nie. Aha, dobra, Jezus ma, jak jestem głupi. No jakbym, nie wiem, no był moderatorem. Jak się zgłosić do giveawaya, wszystko masz napisane w prawym górnym rogu. Musisz wpisać komendę Uncharted. Koszt wejścia to 40 pów, no i tyle. Bez wykrzyknika, no, bez wykrzyknika. Hello. A propos, korzystając z chwili... Damy coś jeszcze, bo czemu nie? Jak jest już tyle osób, to już damy coś, nie wiem. Mam tu jakąś darmówkę, znaczy na tych kluczyków jakby nie patrzeć. Mam, o, dammit. Mam dużo. Około 50 kluczy mam wolnych. Ha. Znaczy, no wiesz co, ja dostałem około 50 kluczy, z czego chyba z 10 jest takich fajniejszych grów. Dobra. Pyk, pyk. Proszę, łapcie klucz. To pierwszy, najlepszy.
A ja sobie pogram jeszcze chwilkę. Founders pack w back squad? Dokładnie, wolo! O tak, możesz dać 1 z 10? O. A spokojnie, to nie pierwszy i nie ostatni klucz dzisiaj. Tu mam jakieś serducho. No witaj. No chyba jaja sobie robicie. Lepiej bym tego nie ujął. Hej, Sally. Jestem. Pamiętasz ten fałszywy trop, który sprzedałeś Romanowi i Navarro? Tak. No to siedzą właśnie tam, gdzie jest skarbiec. Tak, fałszywe szczęście. Słuchaj, potrzebuję jakiejś dywersji, żeby ich wyciągnąć. Nie ma sprawy, młody. Dywersja raz, proszę. Ej, Sally. Tak? Jak pójdą, spotkamy się w mauzoleum. Idźcie przez katakumby. Jest bezpieczniej. Przyjąłem. Bezpieczniej. A teraz muszę przejść na zauważenie koło tych bandziorów. Dobra, ktoś już zgarnął kluczyk, to super. Sullivan uciekł! Odszukać go! Szybko! Jakbym wiedział, jak się skradać, o ile tu się da skradać. Kurde, gość ma wyrzutnie. Już nie ma, bo jest martwy. O fuck. Gdzie ten typ? Damn it! Chyba zabiłem właśnie tego typa. No. Wow. Chyba jednak nie. Gdzie? O, jest M3-szka, dobra. Pistolecik, dajcie jazda. Jazda. Mamy drzwi. Dobra, easy squeezy peasy. Coś tam. Hej. Wiedziałem, że ci się uda, młody. Co teraz? Nie wiem. Wymyślam na bieżąco. Ale to na pewno dobre miejsce. Chwileczkę. To ma związek z tymi symbolami. Dobra. Korona. Rany. Roman i Navarro zrobili tu niezły bajzel. Muszę po kolei klikać, tak? Przejdzie to z tym biał. Znowu ten pieprzony numer. Ten telefon już dzwonił już kilka razy do mnie od jakiegoś czasu i zawsze to jest głuchy telefon.
Pierdziela. Na pewno to dobre miejsce. Gdzie są strzały? Nie wiem, nacisnę coś. No bo mam te cholerne obrazki, no co tak żyje mam. Może one mają... Nie wiem. Aha, dobra, one muszą być... ustawione w pewnej kolejności. Znaczy no... Muszelka... Muszelka do góry. Kotwica. Kotwica dobrze. Strzały do góry nogami jeszcze raz. Znaczy no w sumie do góry grotami. O! I ogarnięte. Chyba dobrze trafiliśmy. Główka? To jest nieszanowanie zmarłych, halo. Co tam widzisz? Nie wiem. Może ślepy zaułek. Chwila. Wydaje mi się, że tutaj może być przejście. Co się stało? No stąd tutaj po sobie. Pułapka! Sullivan, wszystko okej? Okay? Sully! Tak, tak, dobrze. Jestem cały. Pobijałeś mi tyłek. Dobra, lepiej wróć do biblioteki. Trzeba będzie poszukać innej drogi. Możemy iść tylko przed siebie. Tak. Rozdział 16, lebo jeszcze 6. Co to za miejsce? Cwany sposób na ukrycie cholernego skarbu. Nie rozumiem. Którędy mamy iść? Chwila, moment. Jedynka. W rogu mapy Drake'a są cyfry rzymskie. To musi coś znaczyć. 257. Mam poruszać się po 257 tylko. Zostanę tu na straży, a ty myśl, jak przejdziemy na drugą stronę. 6, 3. To się chyba do czegoś nada. No, to żeś ładnie zrobił. Coś się dzieje. Tak się kończy śmiecenie, no. Nate, ty to zrobiłeś? Coś się tu zaczęło ruszać. Dobrze. 2, 5, 7.
dwa. Jakaś znajdźka jest, ale jakiś znajdźką. Sali, słyszysz? Cholera, nic. No, ładnie. Jest tu jeszcze, tu jest szóstka, ale nie... Nie obchodzi mnie szóstka. Z jedynka to nie. No to tu jest dwójka. Dobra. No spoko, wiem, wiem. Nie zgubiłem się, dobrze idę. Piątka, ha, ha, ha. To wygląda jak biedna... No fuck! Już więcej czatu nie czytam. A, dobra. No shit, Floksiu. A powiedziałem czwórka? Dobra. Hej, pomyliło mi się. Bo się przejęzyczyłem, czy coś. Hej, udało się! Zaraz spadniesz, żebilu. W porządku! Nic mi nie jest! Nie ma się, nie masz czego śmieszkować, debilu. Jezu, tu jest... A, dobra. Za siódemką też mam iść. Dwa razy powiedziałem, że czwórka? To wszystko przez ten VR. Pomieszał mi w głowie. Okej. Da, piątka, czyli w tą stronę idziemy. Sprawdź, czy uda ci się otworzyć tę bramę. Zaczekam. Co do diabła? Tu mamy co? Tu, tak, tu jest stryjeczka, tak, kij z stryjeczką. Jakby tą bramę otworzyć? To jest zagwozdka. Ho, ho, ho. O, co to? A to nic ciekawego. Tam nie doskoczę, to nie masz szans. Na dół spaść nie mogę. Zapomniałem włączyć Idle Master. No popatrz. Coś znalazłem. Zadziałać zadziałało. Dzięki, Nate. Spoko.
Piątka. Dwójeczka. No i wybuchło. No oczywiście muszą. Po co nam zagadki rozwiązywać? Dynamit. Dynamit wszystko rozwiąże. Hej, Bule! Ostatni żywy zgarnia złoto! Przegrałeś! Zabić oboje! Robi się coraz ciekawie. A ten skąd się tu wziął? Jakie Andzia? Nie jestem Andzia. Mówcie mi Nathan, bo papcio psychol. Ciekawe, tutaj dwójeczka każe mi iść. No super. O Boże, Nate! Jestem pod wrażeniem, że dziś ktoś jest w stanie grać 4 godziny w grę singlu. Ostatnio ja zmieniam taką sobie w Mafii. No, ja jestem bardziej graczem singlowym, mi się wydaje. Choć z drugiej strony też gram często w multi. Ej, kurde, strzela do mnie typ. Jak tam nie... Wciąż w planach, wciąż w planach. Że nie ma dobrych ofert. Tam jest. Jak grałem singla w Gothic 2 przez ostatnie dni i już nawaliłem 30 godzin. Nieźle. Ale i tak nie przyszedł do czwartego rozdziału. Tego całego Invaltera. Hillvaltera, Livratera. Cokolwiek. Siódemka w tą stronę. Testo, nie da się. Tyle z tych ciulów. Zbliżają się. Jak biega po tych słodkach. Spróbujmy ten. Biegaj słodkami. Ha. Jakiś grobowiec. Wiedzieliście w ogóle, że Lul jest świętą emotką? Patrzcie. To już się robi nudne. Święty Lul. Biskup Moguncji od 1700, arcybiskup od... LOL? Tak, ja mam w Dark Souls Gothic. To Drake. Nigdy nie znalazł skarbu. On tu zginął. Tyle, gdy chodzi o chwałę. Poświęcił życie na próżno.
Nate. Co nie tak krzyżą tam? Wszystko w porządku? Lol. Tak. To fan Half-Life 3. Już nie doczekał się. Zginął na późno. Zbyt długo wyczekiwał. Musi być stąd jakieś wyjście. 17 rozdział. Dobra. Ale jeszcze tak jak mówiłem innym razem. Bo już minął czas. Miał czas. Trzeba wyłonić zdobywcę giveawaya. Także no, to już będzie tyle. No i skończymy. Skończymy Uncharted. Myślę, że już na następnym strumyczku, czyli albo w czwartek, albo w piątek, jeszcze nie wiem. Zobaczymy. To się jeszcze okaże. Także to tyle.